Dobra. Poszedł po herbatę, wrócił z omletem. Grajmy dalej, że grajmy po prostu. Plan jest taki. Wbijemy sobie 8 level jakiejś tam frakcji. Którą aktualnie wbijam. Jest to bodajże Noxus? Chyba? Tak myślę? Przynajmniej? I otworzymy sobie Weekly Vault i otworzymy sobie również nagrody z tych 8 leveli. Where's my axe? I'll do better this time. Skitersy. Czy my chcemy zagrać? Chyba tak, chyba chcemy. Blokować nie będziemy. A tu co zrobimy? No możemy zagrać kolejnego pająka. Fajnie, ale mogę zrobić tak. Dziwna decyzja z jego strony, już nie lepiej było tego rozbić. A, okej, okay. Dobra, to może miało trochę więcej sensu. Zbyt dobry woman. Tym bardziej, że nasze opcje są trochę ubogie. Skróćmy tego typa. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ale to trzeba robić. Muszę potwierdzić. Nie wiem. Mam wrażenie, że niektóre te czary potwierdzam, a niektóre nie potwierdzam. Jaki jest tego sens? No spoko. Bad feelings about this. O panie. To teraz to ja mam dobre przeczucia odnośnie tego. No nie mam nic do powiedzenia za bardzo. Z
Zastanówmy się, czy chcemy coś zablokować. Możemy zablokować tego po lewej. O, wtedy sobie go zestrzelę po prostu. Elo. To może być ciute problematyczne. A póki to zobaczmy, co on zrobi. No to nie poradzę niestety. Atakować nie ma sensu, bo on i tak to poblokuje, więc chyba jedno co mogę zrobić, to skończyć turę. Jakieś pająki nam tu dochodzą. No to jest interesujące. Niespodzianka, nie będę blokował pająków. Podejrzanie to wygląda, więc nie będziemy tego robić. I know what lurks in the shadow. Shadows. Oh, shadows. No udało ci się wystać 3 życia z mojej Alizy. Problem jest z tym, że mi to zagranie w sumie nic nie daje. Tak, no, tak naprawdę. No nie wiem, walnę tym. Power. Pa 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 power. Duży ten pająk. Okej. To co się z tym czai? Nie kumam. No. Skończymy rundę, bo nie mamy za bardzo co zrobić.
Zablokuję, tak. W mojej perspektywie to jest opłacalne. Zobaczę, co on zrobi, no bo zakładam, że coś zrobi, więc na razie niczego nie będę dokładał. Brakuje mi trochę jakichś opcji na zabicie tych kolesi. A Volt się nabije, jeżeli poprzedniego nie otworzyliśmy. Nie wiem, zaraz zobaczę. Też o tym myślałem, ale stwierdziłem, że po prostu zagram jedną gierkę i sprawdzę. Bez spiny. Muszę przyznać, że ta rozgrywka jest turbo beznadziejna. There is nothing to fear. Let me change into something more comfortable. No mamy jakieś kombatryczka, no to wreszcie można tutaj coś ewentualnie zrobić. Zrobię tak, bo jak zagram to na to i on ma jakiś removal, ale może mieć sporo removali, no to tak trochę ten blok będzie beznadziejny. Więc poczekamy chwilę. O panie, nawet sobie dobrałem takie cudo. Żeby on mi tutaj niczego nie zrobił, to my zrobimy to w ten sposób. Wiem, że można by to zrobić lepiej, najpierw zabić tego, ale wtedy on stawi jakiegoś innego i tak będziemy miał jakiegoś blokera, który będzie blokował moje pająki. A tak to nawet jak zablokujemy jego pająka, to ten pająk przeżyje, więc wydaje mi się, że to ma więcej sensu. Chociaż pewnie nie jestem tu, szczerze powiedziawszy. Thank you.
No zabiłeś! Że nic nie poradzimy na to. Ale teraz jest ten, mam lital. O, jest removal, jest removal. To są removale. Tirso, jasne. Elo. Nawet nie myślę o atakowaniu tym chłopie. To ty myślisz, że ja removalu sobie nie uzbierałem na ręce? Stary, proszę cię. Kill ally to draw a card? Opa, nie ma, tylko co to ma być? Drain, opa, nie chcę ci mówić, ale to się chyba skontruje trochę. Okej. No, muszę przyznać, że... ciekawe karty gra w deku. Karta to raczej nie wydaje się być turbogrywalna. Dobra, dorzucimy jeszcze tego. Okej. Pum pum pum. Opponent torn. Pum 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 pum. Opponent torn. No, siadło. Pas. Passeratti. So many years, so much misery. Chronicle of Ruin. Istnieje spora szansa, że najdłuższa gra kończy się za chwilę. Cokolwiek by się nie miało dziać, to atakujemy. Można powiedzieć, zadajemy damage. No i można powiedzieć, że w sumie to nie wychodzimy na tym najlepiej, bo go nie zabijamy. Dziabniemy tutaj. Bo w ten sposób, jakbym tutaj ten dorzucił, to bym zadał mniej damage'u jemu. A te jeszcze dopalę tym, nie? Zresztą nie wyszło to trochę po mojej myśli. Szczerze powiedziawszy. Ale muszę coś dobrać stopa, no bo przecież kuźwa nic nie dobrałem w tym z tego deku jeszcze. O, mówiłem, że muszę. Okej, whatever. The shadow approaches. A to tu. Okej, on nie może blokować, to whatever. Huhu! Victory is mine. No dobra, zobaczmy teraz, czy ten exp leci, czy nie leci.
Wejścik zrobiony. No, jakby tak nie leciało, 1600 expo do kosza poszło. Ty, to ja może wyleweluję to? Ciekawe. Tego się nie spodziewałem trochę. A no tutaj mamy rozdanie słabe przez bardzo słabe, więc solidarnie wyrzucimy wszystko. O co chodzi, bo nie kumam? No Vault jest otwarty od paru nastu godzin. Więc teoretycznie spodziewałem się, że albo nie dostanę expa, albo dostanę expa od nowa, a nie do starego, Pojąk. There is nothing to fear. Atakujemy, bo Elizy i tak nie zablokuje, a jak zablokuje pająka 1-1, to zabijam go za 0, stary, więc robię sobie card advantage, chłopie. Mogę zostać raperem, dziobie? Czy nie? Nie mogę. Myślałem. Tak, myślałem, że moje raperskie skillsy są za małe. Bum. Have you met my pets? Many legs, not enough mustache. Zaryzykuję. My shield is my sword. This was fun, yes? Czy ziomeczek ma jakąś odpowiedź na moje super hiper zagranie? Nie ma! Patryku, bardzo ciekawa logika, muszę przyznać. Nie do końca popieram, ale interesująca. Cześć, Kuba. No one listen to my voice. Nie wydajcie. Boom. My true beauty is beneath the skin. Spider Queen Elise. O, dlaczego ty mnie tutaj, Elizę, chcesz zabić, a ja cię nie mogę tutaj nic zrobić. No dobrze. Jak nie mogę, to przez nogę, no. Co pora? A nie, w sumie dobrze. Nic by mnie to nie dało. Pas. Jak oceniasz Lora? Bardzo dobrze. Bo według mnie zjada inne karcianki. Nie oceniam Lora na tle innych karcianek za bardzo. Może nawet nie tyle, co nie oceniam. Znaczy.
jak idziesz do kina, przynajmniej ja tak mam, może inni mają inaczej, nie wiem, znikam. Ale jak ja idę do kina i oglądam film, to nie zastanawiam się, czy ten film bardziej mi się podobał od innego filmu, tylko czy podobał mi się ten film, nie? I jestem zwolennikiem nowoczesnej metody oceniania gier przez pryzmat, czy ta gra jest fajna, a nie czy inna fajniejsza, czy mniej fajniejsza, nie? Więc jeżeli pozwolicie, to ja mimo wszystko nie będę bawił się tam w jakieś, czy Hearthstone lepszy, czy to lepsze. Oczywiście w takim głównym nurcie, nie? Bo czasem oczywiście, to dużo oczywiście, bo czasem jest tak, że faktycznie tam gdzieś się zajdzie na taki temat ta karcianka, czy ta gra, czy tamta gra, czy coś tam innego. Natomiast w takim głównym nurcie umówmy się, że ja się nie bawię w te takie super porównania, bo uważam, że to bez sensu. Jeżeli nie macie nic przeciwko, to byśmy na tym może tak przystanęli. What is that noise? A chill in the air. Chill in the air. Tutaj mamy taką niesamowitą okazję zobaczyć, co się stanie, jak będziemy cierpliwi. Nie będziemy rzucać wszystkiego na pałę. A tutaj sobie rzucę taki spelek. Kompletny dek, czy jeszcze czegoś brakuje? No, przede wszystkim pomysłu. Przede wszystkim pomysłu, biorąc pod uwagę, że ten oto dek. Co mówiłem? Że ten oto deck to w sumie deck z kart, które mam dostępne. Tylko i wyłącznie to brakuje, no tak, pomysłu. Jakby na to nie potrzeć. No nie, nie będę tego grał teraz. Chyba, nie wiem. Nie, nie będę. No nie, mogę się oprzeć wrażeniu, że widzę tu Lital. Więc spróbuję. Szczerze uważasz, że te niektóre animacje są zbyteczne, bo jak widzę ewolucję Dariusa, któryś raz to mnie krew zalewa. Jest to. To zależy. Znaczy nie, przepraszam. Na chwilę obecną nie uważam, żeby cokolwiek było zbyteczne, nie? I powiem nawet więcej. Mówisz, że animacje są zbyteczne. Pójdźmy krok dalej. Zbyteczna jest kolorowa plansza. Bo po co taka kolorowa plansza? To jest zbyt kolorowa. Zbyteczna. Zbyteczne są te stworki. No bo po co te stworki? Przecież nie są w ogóle potrzebne. Zbyteczny jest ten Nexus. No bo po co ten Nexus? Zbyteczny jest ten niebieski guzik wciskający się i zmieniający kolor i tak dalej. Przecież mógł być tylko taki napis. Zbyteczny jest ten reverse card, przecież mogłaby być zwykła, taki zwykły kartonik bez żadnego obrazka. Zbyteczne jest animacja taka, no po co tu się jakieś tam, jakieś takie niebieskie, ciemne. Po co tu się jakieś, wszystko jest zbyteczne, nie? I teraz pytanie.
czy uważasz, że to jest zbyteczne? To dlaczego animacja jest zbyteczna? Animacja okej, trwa jakiś tam czas, spoko, kumam. Natomiast to rozprasza na przykład. To wydaje jakieś dźwięki i też rozprasza. Tutaj mogło być spokojnie czarne, po co to jest. Animacja się rusza. Ja wiem, że animacja ta przy levelowaniu zajmuje jakiś czas, a to tylko dodaje jakieś efekty graficzne i do końca jest to porównywalne, ale w zależności od tego, do czego chcemy się dopierdolić, za przeproszeniem, to możemy się dojść do wszystkiego, nie? I czy to będą animacje, czy to będzie to, czy to będzie tamto. I pewnie z biegiem czasu mnie na przykład zaczną te animacje irytować. Tak samo jak Hearthstone, gdy na początku powiedzmy, że na to jakiejś większej uwagi nie zwracałem, teraz zwracam. Natomiast jeżeli mielibyśmy obiektywnie to oceniać, no to jest to jakimś elementem gry, który jest ładny i który jest fajnie zrobiony i który jest ciekawy i interesujący. Więc dlaczego miałoby to być zbyteczne? No ja nie znam odpowiedzi. Ale... Wolę nie przegrać. Ale jeżeli chcemy na siłę znajdować jakieś powody, to na pewno znajdziemy, nie? Natomiast podejdźmy do tego raczej obiektywnie. I wtedy możemy gadać. Ale odpowiadając tak nomen omen na pytanie, czy mnie też wkurzają te animacje, to odpowiedź brzmi nie. Nie wkurzają. Co do mojej logiki voltów, to jeżeli w następnym tygodniu ci się nie uda nafarmić tyle expa. Okej. A co jeżeli ci się uda nafarmić więcej? I twój argument poszedł w pizdziet. No dobra, co on tam może mieć na tej łapce? Myślę, że rzucimy to. Żeby znowu mieć max, to spoko, ale dzisiejszy quest już podszedł na poczet jeszcze poprzedniego tygodnia, więc w tym nowym jesteś tak jakby w plecy. Nie wiem, może ty stary ze mnie rozmawiasz. Wydaje mi się, że właśnie przeczytałem coś totalnie abstrakcyjnego. Co do mojej logiki voltów, to jeżeli w następnym tygodniu ci się nie uda nafarmić tyle expa, żeby znowu mieć max, to spoko. Nie wnikam. Nie kontynuuję tej rozmowy dalej. Moja pierwsza ekspedycja, sądziłem, że nie wyjdzie za bardzo, a już piąty win. No ja miałem drugi i trzeci, więc... Cię za specjalnie nie popisałem. No, jak nie stopdekuję teraz tego czaru, co... Zabijasz Vengeance, to... No, no. No nie stopdekowałem, no to nara. Ten X, gdy dotarłem do maksa w danym poziomie, to level i tak się nie zmienił. Mizerna ta gra. Tu, tu.
Pajączki, stuny. Czy ja chcę to zatrzymać? Pierwsza. A dobra, nie będę. Niechaj będzie. Granie rankę tu daje więcej expa. Nie. Ile co to robi? Myślę, że mogę to od razu zabić. Nie będziemy tracić czasu. Na bezsensowny zyskik, nie? Teraz tak, atakujemy najpierw. Czy zagrywamy ziomeczka? Atakujemy. Jak on coś zagra, to jeszcze mi zablokuje, a tak sobie zaatakuje i dogram sobie tego na przykład, albo tego. Czy tego raczej nie dogram, a chociaż nie, no raczej nie dogram, tego raczej dogramy. Elise, where are you, baby? The order rewards its faithful. Boom, szakolaka. Witaj, Mikołaju. Bring me tea to gain the strength of rivers. It cannot hide. Ja się nie zamierzam ukrywać, moja droga. Plom, plom. Czy to jakiś podstęp? No tak, myślałem. Czy może nawet nie myślałem. Przyszło mi to przez myśl później. Ale zrobimy tak. Shadows in the... coś tam. Dobra, zagramy tak. Dlatego, że mamy 5 many, to gramy za 2 many, a to gramy za 3 many. Nie będzie ataków. Nie jestem do końca pewien, czy jest sens atakować jedynkami. Ale jak on nie blokuje value, tylko tak, to myślę, że jak najbardziej. Znaczy, teraz na tym byłem, że jak najbardziej. Jaką frakcją według ciebie najlepiej grać? Tą, która ci się najbardziej podoba. Dopóki nie będzie jakichś turbo hiper zaawansowanych obliczeń i Bóg wie czego jeszcze, to nie widzę innego wyznacznika. Ewentualnie tą, którą najwięcej wygrywasz, no ale to powiedzmy, że jedno i to samo. No hare. No co tam drogą?
Bran musi mnie tu blokować. Dobra. Tak swoją drogą. Nie, tak nie musi. Reka na nią nic. No dobra, no to zabijemy tego Brauma. Tak swoją... Kurde, ja tego nie zrozumiem. U mnie to jest zbyt dziwne. O Jezu. No to nie jest wyfakapek. Niestety. No Luzif, no co ci poradzę, co ci powiem. Masz jaka ta jednostka jest irytująca. Wydaje mi się, że nie jest trochę za mocny. Taki no-brainer. Robi się lekko niebezpiecznie. Muszę dobrać jakiś removal, bo inaczej ten eluzyw mnie zabija. A zawsze jak zaczynasz ekspedycję, masz dwa podejścia. Wiadomo, czy jest polska lokalizacja, wiadomo jest. To znaczą te wybuchy. Nie. Ale kurde, przy połowie. Co my tutaj zostawiamy? No, chwila. O Boże. 23 prawie. Ja pierdzielę. A mi ten czas zapierdziela. There.
Daj na Elezę. Grant an ally in play, in hand. A foray into the field? How exciting! Ten X, który zdobyłeś, to dopiero co z questa, z paska Volta, czy znika z paska Volta, czy mi się wydawało, nie wiem. Coś tam się animuje, ale co się tam dzieje, to nie patrzałem za specjalnie. Czy tylko ja uważam Frostbite za mega silny? Tak, jesteś jedyną osobą na świecie, która tak uważa. You dare summon me. Takie rzeczy. Że nikt nie zaprzeczy. Wydaje mi się, że to ma sens. Nawet spory. No zróbmy tak. Nie wiem. Mamy się czego bać, czy nie mamy? Straciliście dźwięk na chwilę? Zagrał Jinx. Zagrał Jinx. Dobra, jak zaatakuję od razu, to i tak. No tak, co to się stało? A zróbmy tak. Oż ty draniu. No niedobrze troszkę. Brakuje mi jednego damage'a, żeby go zabić. Jeżeli moja super hiper zaawansowana matematyka jest, że tak powiem, correct. Thank you.
Dobra, zagramy tego Hecarima. O, ten atak to mi w sumie daje tyle co nic. You say so. Znowu mnie chyba to za gówno zabija? No nie wiesz. Bo to ma life steala, no Boże. Tego to w ogóle nie odnotowałem. Bring me tea to gain the strength of rivers. No, żeż kurde, no trzy gry z rzędu przegrywam na tej bany eluzywy, no ja pierdolę.